Ponieważ ze względów grzecznościowych nie zaznaczamy czyjegoś zastępstwa, mówimy panie ministrze, panie pułkowniku. Pan numer 10. Historia Polski. Z której dynastii pochodził książę Mazowiecki, Kujawski, Sieradzki i Łęczycki? No słuchaj. Pozostali mają urazy rąk i nóg, są potłuczeni, ale ich życiu nic nie zagraża. W Tatrach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Taki sam ogłoszono dokładnie 16 lat. Kiedy coś sobie zaplanuje. Tragedii obserwował kolegów. Po prostu uciekłem stamtąd. Wiązaniem. I czynom, jak obserwował. Ania Bońsko, skonsultuj się z lekarzem. Była decyzja. Czwarty gospodarzem. Wskaźniki wydajności. Della. On wybijał piłkę. Jeszcze. Niekapiący wałek do malowania ścian, z którym błyskawicznie i dokładnie pokryjesz farbą każdą ścianę, sufit, a nawet drzwi garażowe. Zapomnij o ciągłym nalewaniu farby do kuwety i kapiących wałkach. Nalej farbę, zamknij pokrywę i rozpocznij nakładanie idealnej warstwy. Cała puszka farby w jednym wygodnym niekapiącym wałku do malowania ścian. Z Easy Paint Pro możesz zapomnieć o czasochłonnych przygotowaniach. Zaoszczędzisz czas i pieniądze. Jak to możliwe? Głowica wałka jest wykonana. Wicepremiera Gowina trafia. Muszę teraz czysty jak łza muszę być. Przepraszam, stare przyzwyczajenie. O, grzesznik nasz. Profilaktyka, prawda, leży, no więc no, chorych jest mnóstwo. No. I interniści najchętniej odsyłają do specjalistów. No, specjalistów jest mało. No więc gigantyczne, prawda, kolejki. No. A poziom tych specjalistów jest, no powiedzmy sobie szczerze, tak różny, że nie wiadomo, czy lepiej doczekać tej wizyty, czy lepiej, prawda, nie doczekać. No. No dobrze, ale jaką receptę ma nowy rząd? No jaką tu można mieć receptę? No co, receptę? No system opieki zdrowia w Polsce to jest, proszę pani, kompletnie niereformowalna katastrofa. No. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu, a my przechodzimy do kolejnych wydarzeń. Prezes go zdejmie, czy ja? To delikatnie trzeba jakoś. Nie będziemy z jednego doktora we wsi sobie wroga robić. Najpierw porozmawiaj. Może się opamięta. A ja do Warszawy zaraz jadę. Urzędowanie zaczynam. Dobra, niech będzie moja krzywda. Panie Marcinie, która planeta u... Siedem.
geografia, na którym półwyspie leży europejska część Turcji. Już wiem coś o tym. No to było to, no to... W popołudniowej audycji zapraszamy do... W środowisku filmowym. King in your story, I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught. Rodzicami, którzy stają się seniorami. Samotność jest chorobą, czasem, jak pokazuje przykład Zofii Doktor, zagrażającą życiu. Monika Zalewska, Wydarzenia. Pogodowy alarm najwyższego stopnia w Stanach Zjednoczonych. Polarny wir przetaczający się przez centralne Stany niesie za sobą temperatury spadające do minus 40 stopni Celsjusza. Nawet kilka minut na zewnątrz. Od dziesięcioleci Chicago staje się właśnie najzimniejszym zaludnionym miejscem na Ziemi. Zimniejszym nawet niż niezaludniona Antarktyda. Jest w tej chwili około minus 30 stopni. Władze miasta zachęcały, ludzie pozostali... Widać, że tutaj władze miasta bardzo poważnie potraktowały problem i zabraniają. Załogę u siebie na stacji. Jesteście najlepszą ekipą w mieście. I Piotrek się świetnie spisał. Co mu się stało, chory? Ze Śląskiem. Ze Śląskiem. Przyczynił się do utrzymania języka i obyczajów polskich. Numer 4, poproszę. Stary Testament. Jak nazywa się wzgórze w Jerozolimie, gdzie Abraham miał złożyć Bogu w ofierze swego syna Izaaka? To wzgórze Moria. Numer 1. Architektura. Która kolumna, jońska, koryncka czy dorycka, ma głowicę w kształcie kosza okolonego rzędami liści akantu? Jońska. Kolumna koryncka, a właściwie mówiąc poprawnie, kolumna w porządku korynckim. Pan Wiesław, pan Michał i pan Sław spotkają się w finale. W finale wystąpią Wiesław Skiba, Michał Gutner oraz Mieczysław Pałuszek. Nagrody ufundował sponsor programu firma Alcor, dystrybutor szwajcarskich zegarków marki Adriatica.
Każdy z panów ma jeden punkt, co oznacza, że każdy po... Pocztowa Kasa Oszczędności to dziś PKO Bank Polski. Nowoczesny bank. Największy w kraju.